Kobieta ze szpitala w Mariupolu w propagandowej rosyjskiej telewizji, jej zdjęcie zna cały świat. Marianna ze szpitala w Mariupolu w rosyjskiej telewizji. Rosyjska telewizja propagandowa przeprowadziła wywiad z Marianną Wyschemirskają, ówczesną pacjentką ostrzelanego szpitala w Mariupolu, podała ukraińska dziennikarka. Kobieta powiedziała o tym, co wydarzyło się podczas ataku. Marianna to jasnowłosa kobieta z dużym ciążowym brzuchem sfotografowana przez agencję Associated Press w trakcie ewakuacji z budynku szpitala zaatakowanego przez Rosjan. Przez jakiś czas nie były znane jej losy, jednak później okazało się, że ukraińska influencerka przeżyła i szczęśliwie urodziła dziecko. Nie było nalotu w dwie eksplozje. W piątek w sieci ukazały się fragmenty wywiadu, jakiego Marianna Wyschemirskaja udzieliła rosyjskiej propagandowej telewizji. Opowiedziała o tym, co stało się stało. Zostałam przyjęta do tego szpitala 6 marca. Wojsko w żaden sposób nie pomogło. Pewnego dnia przyszli i powiedzieli, że nie jedli od 5 dni oraz poprosili o jedzenie. Usłyszeli, że posiłki są dla kobiet w ciąży, ale i tak zabrali nam je, zabrali i powiedzieli, że możemy zrobić ich więcej, relacjonowała w propagandowej rozmowie. Według niej nie było nalotu, a dwie eksplozje. Po nich rozpoczęto ewakuację. Okaleczyło mnie rozbite szkło. Miałam zraniony nos, trochę pod wargą i powyżej, ale to nie tak istotne, mówiła. Wojna w Ukrainie. Rosja o zdjęciu Marianny, podstawiona modelka. W środę 9 marca Rosjanie ostrzelali szpital położniczy w Mariupolu. Rada Miejska poinformowała, że budynek został całkowicie zniszczony. Wkrótce po ataku ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii napisała na Twitterze i na Facebooku, że obiekt nie funkcjonował jako szpital, ale był wykorzystywany w celach wojskowych. Z kolei ciężarną, uciekającą z ostrzelanego szpitala, nazwano podstawioną modelką. Pojawiły się także komentarze, że influencerka z pewnością nie rodziłaby w publicznej placówce. Oba wpisy zostały usunięte przez administratorów mediów społecznościowych.